Siema. Zapraszam. Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek. Ci pokażę mój pokój. Stanowisko bardziej, bo nie ma w pokoju co pokazywać. Od czego byś chciał zacząć? Od tego. Tu mamy moją kolekcję Lego. Ja lubię składać Lego. Lubię Lego bardzo. Mamy drzewko bonsai, kuźnię, to jest zajebista. Dwie wulgarne pięści. Nissan Skyline, którego dostałem na urodziny. Mam jeszcze na biurku McLarena. Mam jeszcze jednego McLarena. Planszówki, bo lubię mieć z chłopakami sobie pograć w planszóweczki. Mam monstera sprowadzonego z Japonii. Widzieliście go pewnie na jednym z odcinków. Trzymam go dalej, tam wali w środku. Dobra. Ciulowo go umyłem. Mamy kolekcję mang, mam ich trochę. Tu mam i tu mam te dwie półki, chociaż będą jeszcze dwie dodatkowe tu na górę i tu. Myślałem, że to jest figurka, to się samo składało. Musiałem wycinać elementy i sam to składać. Nie powiem, ile słów na K poleciało przy tym, ale mamy Luffy'ego. Moja mama mi go zrobiła, wyszydełkowała mi go. Przechodząc dalej, mam graty, zdełka po aparacie, po kamerce, po karcie graficznej. Funko Popy, trochę ich mam. Dałem je tu, bo nie mam miejsca na nich tak naprawdę. Kierownica, której mało ostatnio korzystam. To ramię, jakbyście się zastanawiali, jest do nagrywania TikToków. Z manga Howlem, jak otwieram, sobie montuję do biureczka i daję kamerę z góry. Przydatna opcja i też przykręcam sobie do biurka, daję sobie nad łóżkiem. Montuję z telefon i oglądam bez trzymania, więc to jest zajebista. Przechodząc do biurka, do najważniejszej rzeczy, kruk. To jest Kacper. To jest Kacper. Dajmy sobie pięknie wszystko do góry. Biurko elektryczne firmy Endorfil, które jest zajebiste. Kosztowało mi około 1800 zł. Jak na taką cenę, to biurko jest zajebiste. Naprawdę, jest bardzo fajne. Mam jeszcze, o właśnie, niezamontowane. Tu jest Oli. Siemano. Lustro drogowe. Zaczynając... słuchaweczki. Silicid jest chyba Arctis trójeczki, bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Mam je już chyba 5 lat. Zajebiste są. Padzik od Xboxa One'a, też zajebisty, działa dalej. Parę razy nie wrzuciłem, działa. Czytnik kart, bo nie mam wbudowanym w obudowie, potrzebowałem do kart. Kamerka Razera, to jest Kio chyba? Kio? To jest napisane? Kio. Tak, Kio. Jest dobra. Dobra kamerka. Do gierek z pakami używam. Planuję zacząć streamować, ale muszę sobie jakoś czas poukładać, wtedy może zacznę. Mikrofon też znacie z odcinka filmu Endorfi. Zmieniłem sobie już na czarne, bo za bardzo mi ten niebieski kontrastował. Mikrofon za 600 zł z ramieniem. Od razu kabel jest przełożony. Ujęcia sobie później nagram. No. Zajebisty, naprawdę bardzo dobry dźwięk. Fajne jest, że jak się wyciszamy, to mamy czerwone. Z tyłu mamy guziczek, możemy sobie zmieniać światło. Jedyny minus dla mnie, kabel jest od dołu zamiast na przykład z tyłu tutaj, ale na początku nie przeszkadzało, ale teraz jest git. Stojak na telefon. Nie wiem czemu kupiłem, ale mam. Dalej, musimy podnieść monitor. Głośniki nowo zakupione HP. Gaming Speakers X1000. Dalej mamy tutaj stację dysków. Mamy dysk starego laptopa. Mam dysk i mam 2-terabajtowy. Wszystko jest spięte do komputera, tu mam wszystkie ważne swoje pliki. Projekty, zdjęcia, wszystko to mam. Myszka. SteelSeries to jest chyba Rival. To jest Rival? 3. 3? Tak. SteelSeries Apex 7 bodajże, jeśli się nie mylę. Najlepsza chyba klawiatura, jaką w życiu miałem. Miałem poprzednio Razera, ale sprzedałem Oliemu. Też. Bardzo dobra. Też nie była zła, bardzo fajna. Ale za bardzo mi kontrastowała w ogóle z całym czarnym biurkiem. Najfajniejszy dla mnie jest ekranik tutaj wbudowany. Tylko nic mi się na razie na nim nie wyświetla. Zużycie procesora graficzne. O, czekaj, to się odpaliła konfiguracja. O, mam obrazek Luffy'ego na przykład wgrany. I mamy na przykład zużycie RAM-u, zużycie tam temperatury, monitor. To jest LG 29WP500-B. To jest 29 cali? 20... Nie wiem, głupi jestem, nie pamiętam. Sorry, nie przygotowałem się. 27 chyba. A to mindfucka. Monitor główny Yamaha G-Master GB2470HSU, nie HOS jak ostatnio przeczytałem. 165 Hz, mega monitor, 23 cale i to nie przeszkadza, bo i tak dość blisko mam monitor. Co jest zajebiście, gra w Call of Duty. No.
za współpracę. Dobra. Przejdziemy do najważniejszego, czyli do komputera. Dla mnie komputer nie musi wyglądać madziałe, dlatego jedyną świecącą rzeczą tu jest napis gigabajta. To jest jedyna świecąca rzecz w tym komputerze. Procesor i7-10700KF, pamięć RAM Patriota 16 GB, graficzna gigabajt 3070 Gaming OC, budowa Silentium PC Armis AR6TG. Płyta główna gigabajta Z590D, dysk Samsung SSD 1TB i 500GB M2 też od Samsunga. Chociaż nie jestem ostatnio przekonany do dysków M2 Samsunga, bo miałem go w poprzednim komputerze, chyba w laptopie miałem starym, to mi się zepsuł. Wywalało, nie mogłem w ogóle na nim systemu zainstalować, czy systemu nie mogłem na nim zainstalować, ale pliki się na nim jakoś trzymały. I z Klaudiuszem półtora weekendu przyjdzieliśmy przy laptopie, żeby go naprawić. Mamy dwie lampeczki, niby Ulanzi, ale jedna jest w ogóle innej firmy, niby tej samej, ale... Tripodzik Ulanzi też jest fajny, do nagrywania vlogów jest idealny. Mniejsza lampa, mi się wydaje, że ona świeci lepiej niż te dwie. Dalej mamy taki mały gadżecik, który mi pomaga. Czasami jak nagrywam kamerą w tym aparacie, co mam, nie mam obracanego ekraniku. I mam takie, że wtedy sobie wysuwam ekranik i mi się odbija i wszystko widzę. Nie jest to drogie, a jest przydatne. Gąbeczka na mikrofon. I teraz najważniejsze obiektywy. Mamy 50, stały obiektywik, 50, 1.8 światło. Mamy 55-210, długi obiektyw, 4.5-6.3. I aparat, którym nagrywamy Oli, mamy Sony A7-2 na obiektywie 28-70 i jakiś taki chyba tani mikrofon, nie pamiętam jakie nawet firmy, ale muszę go wymienić na lepszy. Pakuję. Czy się napić? Wam dziękuję za oglądanie tego vloga, jeśli wam się spodobał. Zamknij mordę! Będą większe wyświetlenia. Jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wbijajcie do Olego na Instagrama, do mnie. Ja wam dziękuję za oglądanie. Czekaj, jeszcze jedna rzecz. Masz, żeby nie było, że nic nie zarabiasz u mnie. O, hajsa z YouTube'a. Trzymajcie się, do następnego. She a ghost killer, drown his body in the river, go black figure, black mask.